na ten moment w dalszym ciągu wiemy, że śmierć na miejscu poniósł jeden z kierowców. Wiemy, że dwie osoby w stanie ciężkim zostały przetransportowane do okolicznych szpitali, w tym jedna osoba najciężej ranna, której amputowano prawą kończynę dolną, została przetransportowana śmigłowcem do lotniczego pogotowia ratunkowego. Na chwilę obecną czynności na miejscu wykonują policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Zabezpieczane są ślady kryminalistyczne. Bardzo ważne, że na miejscu również były służby Inspekcji Transportu Drogowego po to, aby zabezpieczyć m.in. urządzenia rejestrujące czas pracy pojazdów ciężarowych.